Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zbieram mandarynki. Jest bardzo gorąco. Jest godzina 9 rano. Zaczęliśmy o 7 i w 2 godziny zebrałem tą skrzynię. Także wychodzi mi $40 na godzinę. Akurat dzisiaj trochę wolniej pracuję ze względu na to, że słońce daje ostro popalić tam u góry. Tutaj mam taki bilecik, nie wiem czy dobrze widać, ze wszystkimi rodzajami pomarańczy i mandarynek. Jest data, mój numer, numer bloku i tutaj wpisywana jest waga skrzyni. Powinno być mniej więcej od 380 do 400 kg takiej skrzyni. Dzisiaj mam zamiar zebrać takich skrzyń 5, także będę miał za to $400. Obniżyli nam cenę ze 100 na 80, bo było ogromne marnotrawstwo i firmie rzeczywiście nie kalkulowało się, no ale przez ostatnie 2 tygodnie teraz będziemy zbierać wyjątkowo duże mandarynki, także suma summarum nawet tego nie da się zbytnio odczuć, bo dniówka wychodzi taka sama. Teraz przejdę się kawałek wzdłuż mojej linii i pokażę wam dziewczynę, która pracuje z drugiej strony. Jest to dziewczyna z Wietnamu. Ja wczoraj zebrałem 5 takich skrzyni. Ona zebrała 7 i dzisiaj ma zamiar nawet zebrać 8. To jest niesamowite. Jacy niektórzy pracownicy tutaj, przede wszystkim z Azji, z takich krajów jak Wietnam i Malezja, jacy są wytrzymali, wytrzymałe. Naprawdę, ja mam 1,90 m wzrostu, a są tutaj dziewczyny, co mają 1,55 m, 1,60 m i potrafią zerwać więcej niż ja. Tym bardziej, że rzeczywiście dla ich organizmu jest to jeszcze większe obciążenie, bo taka torba może nawet ważyć do 20 kg, kiedy jest pełna. Także tutaj są piękne mandarynki, bardzo duże, gatunek Afurer. Są bardzo słodkie, zebrane prosto z drzewa, są przepyszne. Zademonstruję wam, jak one są zrywane, ścinane. Zobaczcie, jak niektóre gałęzie są wręcz przeciążone od ciężaru tych mandarynek, bo rzeczywiście potrafi być ich sporo. Także tutaj skrzyni jest trochę ustawionych za dużo, na pewno nie zapełnimy wszystkich. No i tutaj jest taka dziewczyna, która też zbiera, także ona już jest o tyle dalej niż ja. A to jest dopiero 2 godziny, a jak przyspieszy, to będzie jeszcze dalej. Także na pewno zbiera minimum 7, a ja 5, jeżeli mi się uda, bo dzisiaj będzie bardzo gorąco. Zresztą na takim słońcu pracujemy przez cały dzień i to słońce po prostu przemieści się po tym błękitnym niebie i o dziwo najbardziej daje popalić, jak już zaczyna zachodzić, tak między 15:30 a 17:00 jest po prostu masakra. Nie wiem, czy to już organizm jest przemęczony od słońca wtedy, kiedy słońce było na samej górze, po prostu tam hen wysoko. Słońce przemieszcza się w kierunku południowym. Dni są coraz dłuższe. Ok, także z błękitu na pomarańcz i zieleń. I na zakończenie, w celach demonstracyjnych, tutaj zakładam sobie tylko jedną rękawiczkę. Większość osób pracuje z dwoma,
dwiema i po prostu ścina mandarynki. I tak wygląda moja praca. Tutaj trzeba umiejętnie je ścinać. Zaraz wam zademonstruję. Na przykład taki ogonek jest za długi, taki jest akurat idealny. Także muszę go obciąć, bo kiedy we skrzyni leżą mandarynki z zbyt długim ogonkiem i na nie spadają inne, bo jak widzicie, to jest wielowarstwowa skrzynia, także leży wiele warstw mandarynek i te z dłuższymi ogonkami po prostu mogą się wbić inne i je zniszczyć, przedziurawić i wtedy one nie mogą zostać sprzedane. Nie możemy też za bardzo zrywać tych mandarynek, bo wtedy nie ma gwiazdeczki z bardzo króciutkim ogonkiem i w hurtowniach nie chcą takich mandarynek, bo one po prostu szybciej się psują. Takie mandarynki na pewno nie mogą wyjechać na eksport, bo szybciej by się zepsuły, ale mimo to są bardzo dobre, naprawdę. Obieram tutaj teraz jedną dla was. Super mandarynka, naprawdę soczysta, nic tylko zjeść. Pycha, naprawdę mniam mniam. Najłatwiej ścina się mandarynki, które są na wysokości rąk, na wysokości oczu. Im niżej, tym trudniej, bo trzeba klęknąć, kucnąć i jest niewygodnie. Niektórzy siedzą na krzesełkach, ale siedzenie na krzesełku spowalnia i jest bardziej czasochłonne, bo trzeba je przenosić. No nic, myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Co jeszcze mogę dodać? Chyba nic. Także bardzo serdecznie was pozdrawiam. Thank you.